16 października bieżącego roku około godziny 21:20 w miejscowości Antoniów na ulicy Powstańców Śląskich. Mężczyzna lat 19, kierujący pojazdem osobowym marki Opel Omega, potrącił rowerzystę, mężczyznę lat 69, najprawdopodobniej przechodzącego z lewej strony jezdni na stronę prawą. Sprawca zdarzenia oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy medycznej poszkodowanemu. W dniu dzisiejszym około godziny 23:35 sprawca został zatrzymany w miejscowości Jedlice przez patrol operacyjny. Kierujący pojazdem jest trzeźwy, przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem 0,0. Sprawca zostanie zatrzymany na chwilę obecną na 48 godzin celem wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.